Spółka PKP PLK ogłosiła kolejne przetargi na inwestycje kolejowe. Ich wartość to ponad 4,5 miliarda złotych. W ramach ogłoszonych przetargów planowana jest między innymi przebudowa trasy Katowice-Katowice-Ligota, która ma usprawnić komunikację w aglomeracji śląskiej. Kolejna ważna inwestycja to modernizacja całej linii Habówka-Nowy Sącz. W jej ramach wybudowany zostanie nowy most kolejowy na Dunajcu. Zaplanowano też kompleksową modernizację stacji w Ostrudzie oraz trasy Kuźnica Białostocka Gniusze. Na te inwestycje mieszkańcy czekali przez wiele lat, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nie zapominamy o żadnym regionie naszego kraju. To jest polityka absolutnie odmienna do tej, jaką realizowali nasi poprzednicy. Realizujemy przedsięwzięcia wszędzie tam, gdzie one są potrzebne. Nie zwijamy, nie likwidujemy polskiej kolei. Rozwój kolei w Polsce jest też troską o klimat. Przejazdy kolejowe są ekologicznym środkiem transportu, wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Każda z tych inwestycji zakłada poprawę przepustowości, zakłada modernizację infrastruktury pasażerskiej, zakłada podnoszenie prędkości technicznej, zakłada również możliwości lepszej obsługi pociągów towarowych. Wartość wszystkich przetargów Ogłoszonych od początku roku przez PKP PLK sięga 11 miliardów złotych.